Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz z kanału CrayDrive. Zimno. Minus 18. Samochód mroził się przez 2,5 dnia. Nie był w ogóle kompletnie ruszany. Na zegarze chłodno, minus 18. Odpalamy go i dzisiaj sprawdzimy sobie w takich warunkach zimowych, po jakim czasie instalacja LPG przełącza się na gaz. Tak jak to robiliśmy wtedy w wakacje, pamiętacie, że ten czas wtedy wynosił poniżej 1 minuty. I zobaczymy teraz przy minus 18 stopniach, jak to się będzie teraz odbywało. Mam nadzieję, że będzie szybko. Może nie będzie to 1 minuta, ale sprawdzimy. Zaczynamy. Dobra, zrobimy w ten sposób. Odpalamy stoper. Odpalamy auto. Nawet padał. Sprzęgła się ciężko wciska, tak jak zamarznięty. Aż przymarzło do wycieraczki. No, silnik odpalił bez problemu. Czujniki parkowania przód się odzywają, bo są zamarznięte. Silniczek benzynowy pracuje fajnie, równo, bez żadnych problemów. Ja idę szybko ogarnąć szyby i ruszamy, a czas cały czas leci. Oczywiście samochód pracuje na benzynie. Za chwilę ruszamy. Wyjechałem na taką boczną uliczkę, jadę powoli. Samochód, przednia szyba rozmrożona wprawdzie, znaczy oskrobana trochę, ale już z powrotem zamarza, bo ciężko, żeby się to tak szybko rozgrzało. Na zegarze już ponad 13 minut. Jedziemy wprawdzie bardzo powoli, bo na razie jest tutaj bardzo ślisko i chcę, żeby ta szyba się jeszcze rozmroziła do końca. Jedziemy ciągle na benzynie. Jestem przekonany, że u osób, które mają samochód w garażu, ten czas będzie dużo, dużo krótszy. Natomiast nie wszyscy mają takie szczęście i niektórzy trzymają samochód na zewnątrz i jest zamarznięty, tak jak na przykład ten mój. Jedziemy dalej. 15 minut minęło. Przez pierwsze 3 minuty samochód stał, był skrobany, potem wolno jechał. No i teraz mniej więcej od, załóżmy, od 12 minuty już troszeczkę zaczynamy przyspieszać. Samochód właśnie przełączył się na gaz, czyli mamy na wyświetlaczu. Tak jak kiedyś wspominałem, przy tym przełączeniu, przy takich minusowych temperaturach jest takie delikatne szarpnięcie, mimo tego, że ten samochód już jechał dosyć długo i ten silnik już osiągnął na pewno jakąś temperaturę z racji tego, że już w środku w kabinie też jest cieplej. Jedzie na gazie. Teraz się zastanawiam, czy często mam tak, że jak przełączę się sam na gaz i ja mu jeszcze teraz tam trochę więcej gazu, tam się potrafi jeszcze z powrotem wrócić na benzynę, ale w tym momencie on już jedzie cały czas na gazie, jest ok. Silnik pracuje równo, w ogóle nic nie ma żadnego dyskomfortu związanego z tym, że się przełączył na gaz. W moich poprzednich modelach, gdzie te instalacje nie były fabryczne, gdzieś tam jeździłem wcześniej na przykład Renault Megane w coupe, to tamta instalacja w silniku 1.6, tym takim popularnym, po przełączeniu się na gaz jeszcze miała tendencję do nawet czasami szarpnięcia czy nierównej pracy. Także tutaj ta instalacja gazowa, jak się już przełączy na gaz, to już jest naprawdę całkiem fajnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Ten materiał jest w ogóle nakręcony w odpowiedzi na Wasze komentarze i prośbę o to, żeby to sprawdzić. Także mam nadzieję, że wszystko wiadomo. Po 16 minutach takiej dosyć wolnej jazdy w temperaturach około poniżej 15 stopni, minus 15 stopni, ten gaz się przełączy płynnie i będzie można jechać dalej na gazie. Także, czyli jest ryzyko, że przy jakichś krótszych trasach, gdzie te temperatury będą mocno minusowe, to te pierwsze 10-15 minut prawdopodobnie pokonacie cały czas na benzynie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jak widać na horyzoncie, wstaje już powoli słońce, więc życzę Wam dobrego dnia, jak zwykle szerokości. Cześć!